Czy głos Konfederacji w Unii Europejskiej będzie głosem hamulcowym, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej Ukrainy? Na pewno trzeba zaznaczyć, że w związku z otwarciem się na Ukrainę, na rynek ukraiński, na współpracę z Ukrainą w obecnej formie, no Polacy ponoszą z tego tytułu duże szkody, szczególnie odczuwalne jest to w rolnictwie. Tam jest naprawdę wielki areał, którego nie jesteśmy w stanie nawet oszacować, jak mocno można go jeszcze zagospodarować, jak jeszcze może to rolnictwo ukraińskie się rozwijać. Rolnicy mi podsyłają w ostatnim czasie, masowo na Ukrainę jadą traktory, nówki traktory, najlepsze, najdroższe, tak więc boją się rolnicy tego, że tutaj taka polityka otwartości, czyli sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, szczególnie która nas zastała w tym momencie, na którą się zgodzili politycy Platformy, PSL-u, Szymona Hołowni, PiS-u, jest taka, że polskie rolnictwo musi dostosować się normami do norm europejskich, ukraińskie rolnictwo już nie musi. Polacy muszą spłacić, Polska płaci składki członkowskie do budżetu unijnego, Ukraińcy nie muszą. Tutaj cały system oparty transformacji energetycznej i zmniejszenia wytwarzania CO2 do atmosfery, które narzuca Unia Europejska, również powoduje to, że koszty wytwarzania w Unii Europejskiej są duże, w Polsce będą bardzo duże, a na Ukrainie nie będzie trzeba redukować emisji CO2 do atmosfery, więc to jest wielkie zagrożenie dla nas i uważamy, że tak, obecnie w obecnej sytuacji należy tutaj ten proces hamować. To jest oczywiście dłuższy temat, bo tak naprawdę dzisiaj nikt nie mówi o tym, aby przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej, ponieważ ja sobie przynajmniej nie wyobrażam takiej sytuacji, gdzie państwo, które ma nieuregulowany kształt granic na skutek toczących się działań wojennych, można przyjmować w struktury stowarzyszenia, jakim jest Unia Europejska. No dla mnie to jest niepojęte i mam nadzieję, że tutaj będziemy potrafili stworzyć takie regulacje, które pozwolą Ukrainie obronić się w działaniach agresora, ze strony agresora rosyjskiego, ale jednocześnie gospodarczo uniezależnić siebie i nie szkodzić Ukrainie, aby ta mogła realizować swoją politykę z innymi państwami. Szykuje się ostra rywalizacja, jeśli chodzi o miejsca do Europarlamentu tu na Podkarpaciu. Pan jako jedynka z Konfederacji będzie rywalizował na przykład z panem nieoficjalnie jeszcze Obajtkiem. Jak pan myśli, czy to jest kandydatura dobra dla naszego regionu? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest kandydatura spoza naszego regionu, więc pan Obajtek nie będzie znał specyfiki województwa podkarpackiego. Jarosław Kaczyński rzuca teraz do batalii najcięższe działa, ponieważ boi się chyba o ten wynik. Ja nie boję się rywalizacji z panem Obajtkiem, mam wiele mu do zarzucenia, mam wiele mu do powiedzenia, mam nadzieję w debatach i do zapytania, dlaczego prowadził taką, a nie inną politykę, dlaczego realizował politykę Jarosława Kaczyńskiego, narażając spółkę Skarbu Państwa, jaką zarządzał. Więc wiele takich rzeczy tutaj można mówić. Panu Obajtek w mojej ocenie jest osobą, która nie do końca jest osobą, której mogą zaufać mieszkańcy Podkarpacia. Nie rozumiem też tej polityki, dlaczego Jarosław Kaczyński swoich działaczy, swojej partii traktuje tak obcesowo, że tutaj regionalnie nie potrafił wykreować lidera, który będzie miał odwagę i będzie miał wiarygodność do tego, żeby zawalczyć o Parlament Europejski. W mojej ocenie również politycy PiS-u w tym momencie kalkulują na jakieś roszady, które w długiej perspektywie mogą im się politycznie nie opłacać, bo ja już widzę taki trend, że wielu polityków niższego szczebla Prawa i Sprawiedliwości zgłasza swój akces do Konfederacji. To ciekawe. A jeszcze takie pytanie, padło to słowo debata. Gdyby nasza redakcja wysłała zaproszenie do pana na debatę, czy jest pan gotów wziąć w niej udział? Proszę powiedzieć tylko kiedy i gdzie. Jak najbardziej, tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.